Siemka. Hello, hello, good evening. Ja. Czołóweczka i wracamy. A, no tak. No to witajcie bardzo serdecznie. Słuchajcie, pewnie znacie jakieś różnego rodzaju typologie klientów. Czy działają, czy nie, jakkolwiek możemy klientów sobie dzielić. My zazwyczaj przyjmujemy taką śmieszną dosyć typologię polegającą na tym, że bierzemy pod uwagę dwie wytyczne klienta. I tak bardzo często się robi. Jedną z wytycznych to jest dominacja, a drugą to jest otwartość. Nie? Czyli mamy klienta, który jest mocno... Jest ani dominujący, ani otwarty, tego nazywamy sobie gdzieś tam na przykład ślimak. Mamy tego, który jest dominujący, ale nie otwarty, czyli zamknięty. To jest taka kobra, taka jaja. Potem mamy klienta, który jest i dominujący, i otwarty. Mówimy lew, taki nie? Ja nie wiem nawet. I mamy jeszcze taki typ, który jest niedominujący, a otwarty i mówimy sobie pies. No i takie... Roman kiedyś. I mówimy sobie takie pytanie, nie? No to jak rozmawiać z jakim typem? Czy w ogóle rzeczywiście to w ogóle brać do głowy, że z nimi gadamy, jak, że oni są inni? Czy w ogóle stosujemy techniki bez żadnego ale? Jak to robić w ogóle? To w ogóle takie typologie, to one pomagają trochę poznać świat, zrozumieć istotę zachowania drugiego człowieka, ale one tak między Bogiem a prawdą się mówi. Bogiem a prawdą, to one tak do końca nie pomagają. Znaczy pomagają zrozumieć świat, ale w handlu to my się tak bardzo na tym nie skupiamy, żeby rozpoznawać. Bo wiesz, zajeżdżasz do klienta i mówisz, kurwa, bardziej kobra czy bardziej lew? Czy i kalibrujesz. Najlepiej jakbyś mu test zrobił, nie? A jego żona wchodzi do gabinetu i on nagle się robi taki piesek albo właśnie taki ślimak, nie? Przed chwilą był lew, a teraz ślimak, nie? Jakkolwiek z pewnością bardzo pomocne jest to zdanie, na które wpadli kiedyś Grindler i Bandler, które mówi: lubimy tych, którzy są do nas podobni. Jeżeli rzeczywiście chcemy zyskiwać sympatię i zaufanie klienta, to musimy być trochę z jego świata. Więc na pewno nie musimy sobie rozgraniczać, tak? Czyli kalibrować, to jest lew, kobra czy pingwin, nagle pingwin na przykład, albo nam szpak wskoczył. Mm-hmm. A wiesz, to jest pingwin? Pingwin to wiem, że... Szpak, który je po 18. Po 18, tak. No i właśnie, coś takiego słyszałem kiedyś. No w każdym razie, nie? To już dawno, z 5 lat temu. No dobra, to mniejsza z tym. I teraz chodzi o to, że jak chodzisz do klienta, to go nie kalibrujesz, kim on jest. Nie wiem, z tych takich teorii, które gdzieś tam ci przychodzą. Ale patrzysz na to, w jaki sposób się zachowuje i dopasowujesz się, pacing robisz do jego zachowania. Czyli jeżeli masz taki typ ekstrawertyczny, to jak? To podobnie, to też trzeba być ekstrawertycznym. Czyli typu. Macha rękami, to kurwa machaj to trochę rękami, gestykuluj. Jeżeli jest taki, wiecie, taki zachowawczy, taki powoli ci wszystko tłumaczy, to dopasowujesz się po prostu do tego, co widzisz w danym momencie. Ja powiedziałem o tym, że żona wchodzi, on się inaczej zachowuje, a inaczej do ciebie się zachowuje, dlatego że ludzie się różnie zachowują w różnych środowiskach. Tutaj może być taki kobra w pracy, a w domu może być potulny jak baranek i pod pantoflem, więc popatrz, dopasowujesz się do tego, co masz akurat przed sobą i dzięki temu nie musisz się zastanawiać. To jest takie nasze podejście i ono się bardzo mocno sprawdza. Tak nam handlowcy nam komunikują, że to jest łatwiejsze niż rozpoznawanie, kalibrowanie, zapisywanie i po prostu jest przed tobą człowiek, on jest jakimś typem, nieważne jakim, ale się jakoś zachowuje i w ten sposób ty już wiesz, co masz robić. Wiecie, są takie teorie, które są gdzieś tam budowane na Jungu i jego teoriach osobowości, różnego rodzaju, wiecie, koła, które pokazują 280 różnego rodzaju osobowości. Ty jesteś osobowością numer 264, uczysz się przedstawicieli, klientów, jaki to jest kolor i tak dalej, i tak dalej. Ale potem wjeżdżasz w normalną sytuację do jego biura, wjeżdżasz do człowieka, który przeżywa odpowiednie rzeczy dzisiaj jest inny niż był wczoraj i tak dalej. Mówi się, to jest typ niebieski, analityczny. No kurczę, to tak jakbyśmy nie dawali trochę ludziom jakoś tak możliwości zmiany. To co myślicie, że typ analityczny to się nie śmieje, nie lubi trochę czasem pożartować, nie lubi być troszeczkę otwarty. Mi się wydaje, że trzeba tu i teraz patrzysz, dopasowujesz się, działasz, lubimy tych, którzy są do nas podobni. I do tego was z całego serca zachęcamy. Wszystkiego dobrego. Zadzwonisz? Nie mam żetonów. Kurwa, nawet żetonów nie masz. No.